Filip Wiszniewski ze mną dzisiaj przegrany, ale absolutnie możesz być z siebie dumny. Łukasz Magikal, witam cię serdecznie. Siemanko. Powiedz, jak się czujesz, bo porażka boli w sporcie czy we frikach, to jest rzecz, która, to jest naturalna rzecz. Chce się wygrywać, a ty, mimo że dałeś z siebie wszystko, no dzisiaj jednak się nie udało. Co czujesz? Wkurzony jestem bardzo na mojego kompana zjebanego z teamu. Takiego kozaka zgrywał na media treningach, wywyższał się ciągle, a chuja pokazał. Musiałem przez niego walczyć dwóch na jednego. Chciałem walczyć do końca, bo widziałem, że już tam padali, odliczeni byli, a niestety sobie rękę uszkodziłem za bardzo, iż nie mogłem walczyć, ale walczyłem ile mogłem. Co tam się stało z, zdaje się, barkiem tego kamerzysty? To się udawał na moje. Z emocji tutaj obstrany, już zapominam. Obstrany był się pazika bał i na moje symulował to. Ja jestem chętny na jeden z kamerzystą i go rozwalę. Okay. Powiedz proszę, jaki był plan na walkę? Wujek Samozło i Pazik zostali w tym pojedynku. Twój partner wypadł. Jakie myśli kłębiły się w twojej głowie? Co musiałeś wykonać, aby wygrać ten pojedynek? Walczyć do końca, pokazać charakter. Myślałem, że może jakąś szansę miałem, żeby to wygrać, ale no niestety rękę za bardzo sobie uszkodziłem i nie dałem rady walczyć. Trener Adrian, tak? Ochnicki, zdaje się, krzyczał cały czas bajerka, bajerka. Ja pamiętam go jeszcze z tych gal Babilonu bokserskich. To jest jakiś tajny klucz? Tak, to jest nasza taktyka. Na początku się sprawdzała, tam dawałem radę i wpadali trochę tam, ale niestety nie udało się. Czy możesz już powiedzieć dokładnie, co się stało z twoją ręką? Ogólnie boli mnie bardzo, palce mnie bolą. Myślę, że mam wybite, kazali mi do szpitala jechać. Ale wiadomo, jak to w szpitalu jest w Polsce, że się 5 godzin czeka na prześwietlenie i pojadę sobie na spokojnie, może jutro czy coś. Dzisiaj nie mam głowy do tego, żeby jechać do szpitala. Czy to, jak dzisiaj świetnie wyglądałeś w klatce, powoduje, iż ta historia, czy z Wujkiem Samozło, czy z jego partnerem, to jest dla ciebie historia niedokończona, którą chcesz wyjaśnić w sportowym wyzwaniu? Do Wujka Samozło i do Pazika? Tak. Nie, do nich nic nie mam, bardzo ich lubię. Życzę im powodzenia, ale kamerzystę mogę rozwalić na pierwszej lepszej gali albo na ulicy. Ale to się wzięło tylko i wyłącznie z tego, iż nie pomógł ci w tym pojedynku za bardzo? Kurzył mnie tym, bo kozaczył ciągle, że jest dobry w boksie, wywyższał się ciągle, mówił mi co mam robić, a pokazał się jak zwykła pizza w tej walce i wkurzony jestem bardzo na niego. Powiedz proszę, jak zmienia się twoja mentalność? Brałeś już poprzednio w walkach Igrzysk Gladiatorów. Czy ty z walki na walkę czujesz, wychodząc do pojedynku, coraz większy luz i łatwiej jest ci okiełznać te emocje, czy nadal jest to bardzo trudne? Z walki na walkę coraz lepiej jest, tak mi się wydaje. Bardziej ten spokój już czuję. Ale no niestety ciągle dwóch na jednego walczyć to trochę lipa. Czy jesteś dzisiaj z siebie dumny? Nie wiem, czuję niedosyt. Myślę, że mogę zrobić więcej. Niestety kontuzja mi na to nie pozwoliła. Ale dużo ludzi mówi, że bardzo dobra walka była. Mam nadzieję, dziękuję bardzo za miłe, pozytywne komentarze. Tak, to prawda. Dałeś dzisiaj wszystko z siebie. Ja tobie dziękuję za poświęcony czas. No i przede wszystkim dużo zdrowia, aby się jeszcze tutaj cieszył kibiców kolejnymi walkami. Myślę, że to jest dla ciebie absolutnie chwila, żeby tutaj wszystkim podziękować i wszystkich wyróżnić. Dziękuję bardzo. Siema. Chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić, wyróżnić? Pozdrawiam mamę, która wychodzi za 9 dni. Mamuś, czekamy na ciebie. Pozdro. Dziękuję bardzo. Cześć. Jeszcze raz.